No i siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Kangurek KO2. I dzisiaj jedziemy sobie, to nie ten przycisk, z bossem w jaskini Szamana. Tutaj kończy się twoja podróż. Jestem tak mocny. Typowy boss. Nic jej nie przebije. Nic jej nie przebije. Jest niezniszczalna jak gwiazda śmierci. Każda jedna. Jesteś za mały. Jesteś za mały. That's what she said. A potem poczuła. Nieważne. Dobra, teraz pytanie jak... Oha. Okej. Dobra. O, jeszcze pioruny są. Dobra, przypominam sobie tego bossa na razie. Oj, oj, oj. Dobra, chwila, muszę teraz rozumieć, co się zrobiło, bo nie pamiętam tego totalnie. Pamiętam, że się z tym męczyłem i to długo. Dobra, teraz muszę zgadnąć, nad czym się męczyłem długo, bo nie pamiętam, co mi tak sprawiało problem. Dobra, więc to mnie nie powstrzymuje, to nie są jakieś pola siłowe. Muszę coś z tym wyraźnie zrobić. Tam są tarcze, które go doładowują. Te smoki, może muszę w te smoki nawalać. Czy ja mogę się na nich namierzyć? Nie, namierza się tylko na szamana. Inna sprawa. Przypomnę to bardzo walkę z refluksem. Z Rejmy na trójki. Połączoną tą z... Nie, nie tam. Mogę tam strzelić? Nie, nie mogę tam strzelić, okej. Przypomnę to bardzo walkę z refluksem. Połączoną tą z ostatniego poziomu. Z tą z pustnik Narenów. O, okej, dobra, czyli to musimy zrobić. Dobra, to przetestowałem wszystkie możliwości. Teraz musimy to nawalać, tak? Przetestowałem wszystkie możliwości już. Teraz będziemy go nawalać? Czy mu tarcza zejdzie? Zejdzie mu. Nie, to spoko. Wiedziałem, że tu trzeba z czymś pokombinować, bo nie wiedziałem dokładnie co robić. Ale... Dobra, to jest easy. Damy sobie radę. Umykać tylko piorunów. W Rejmie trójce tego było wiele więcej. Oj, zapominam zawsze. Zawsze skaczę za późno. Dobra. Nawalamy w to. Mane! Co on tam w ogóle gada? Nawalajmy już, bo tych bumerangów co nas chyba nie starczy. A on już dostaje. O! 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 Będzie generalnie tak jak w każdej grze, że zostanie mu końcówka zdrowia i my to będzie na czwarty hit, tak? Na czwartą całą sekwencję. Mane! No, jakie dziwne, dziwne... Wow. No. Nie udało mi się. Na początku myślałem w ogóle, że te promienie światła to są jakieś tarcze czy coś. Okej, teraz już byłem ostrożny. W miarę, okej. No nie. Don't do this to me. Why you do this? Come on, zaświeć te swoje pola. Zaświeć swoją destrukcję. Przecież dupłem na to zadem, no. Dupłem, dosłownie. Ale gówno. Dobra, dostałem, ale on też dostanie. Będę zwycięzcą. Będę diamentem. Co? What the fuck? Nie zezwalam na to. Nie zezwoliłem na twoją rezurekcję, czy cokolwiek to znaczy. Nie wiem, używam mądrych słów, bo to sprawia, że brzmi mądrze, a wcale nie jestem mądry i... wycwaniłem się po prostu. Dobra, dostałeś w paszczaka. Musimy wjeść w tą stronę, żeby szybciej to załatwić. No nie, naprawdę, nie trafię w tamto. Serio! Naprawdę! To będzie bardziej męczący boss niż ciężki. Jest po prostu denerwujący. Jezu, a ja kiedyś tak się z tym męczyłem. To teraz jest takie banalne. Hits! I teraz po mordzie dostaje kto? Mane! Gin, 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 gin. Yeah, zginął, jednak nie było tak jak myślałem. Ale są inni. Nie uda ci się pokonać wszystkich.
tego świata niczego nie zmienia. Powiało grozą, stary. Powiało serio grozą. Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Potrzebuję jeszcze więcej zwierząt. Czy to jasne? Tak jest, szefie. Natychmiast się tym zajmę. Chyba ukończyliśmy jeden cały dział, tak Cześć, mi się wydaje. Go. Widzę, że ciągle masz za mało dukatów. Niewiele. Podsłuchałam rozmowę Huntera z maszynistą, który właśnie wybiera się do lodowej krainy po kolejne zwierzęta. Biegnij tam szybko, może zdążysz się ukryć w pociągu. Okej, okay, czyli musimy jeździć do pociągu. I to będzie nasz kolejny dział, że tak powiem, poziomów, tak? Ale myślę, że możemy jeszcze pozwiedzać tutaj troszeczkę miejscówkę i porozwalać niektóre kontenery, które się tutaj znajdują, bo tu jest wiele różnych miejsc w tym doku. Tu jest cała, że tak powiem, otwarta przestrzeń tego, gdzie możemy krążyć i możemy się porozglądać. Tutaj byliśmy, bo to jest ta kolejka chyba, prawda? Tak, tu jest ta kolejka, z tego co pamiętam. Tam możemy się przejść, bo mamy te... Możemy się tam przejść, czy nie? Zaraz, czy tu z tego będą wypadać nieskończenie? Nie, bo tu już rozwaliliśmy, nie. To tak nie działa. Dobra, zaraz, czy tu jest... Nie chcę tam wchodzić, jeżeli tam jest... Nie, to nie jest to. Tu jest port. Jeszcze jakiś. Teraz możemy pozbierać. Tu trzeba po 150 tych cusiek, żeby to otworzyć. Co tam mamy? Tu mamy jeszcze jakieś beczki, których nie otwieraliśmy. Jakieś kolejne poziomy. Za kryształy. Nie wiem, czy te kryształy się zużywają, czy nie. Zastanawiam się. Spekuluję, myślę. Co coś tutaj próbuję wykombinować, żeby, wiecie, żeby coś być do przodu i coś wiedzieć. A nie tkwić w niewiadomej. Tkwić w ciemności niewiedzy. Nie no, chyba się nie zużywają jak... To by było głupie. Tam chyba nic już nie ma. Nie, wolałem się tutaj rozejrzeć, żeby zobaczyć w ogóle całą miejscówę, tak? Bo zaczęliśmy grę i tak po prostu lecimy przez te poziomy, a nie widzieliśmy jeszcze miejsca, w którym te poziomy zmieniamy cały czas. A tu można przejść tędy, dobra. Dobrze wiedzieć. Otworzył nam portal. A on nas bije, no tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, nie inaczej, on nas musi bić. Co, sprawdźmy, co tam jest. Czekajcie, zapiszę sobie grę. Zapiszemy. Mroczne doki, niech będzie. I zobaczmy, co tutaj będzie. Bonus. Nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada czterem rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby rozpocząć. Na miejsca, gotowi, start! Aha, okej. To będzie bardzo ciężkie. Niewiarygodnie. Okej. O nie, jaki zwrot akcji, nagle zmieniło się w lewo. Okej. Jak za pierwszym razem to przejdę, to będzie mega. Nie wiem, co mi to da. Udało się. I nic mi to nie dało. Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Dobrze, to już wiemy. Okej, dobra. To my się do tego transportu załapimy w następnym odcinku. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie. Ten bonus był beznadziejny, albo coś mi zrypają, żeby ci napisać, najwyżej się tam wrócę. Okej, to był szok, że tam nic nie ma po prostu i udało się. Koniec, wyjdź. Dobra, to by było w tyle w tym odcinku, pewnie jest krótki, przepraszam za to serdecznie. No ale cóż, zobaczymy się w następnym dziale, jutro o 17. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Na razie, jak to brzmi tak, chyżo. Nie zamierzam tak mówić, to jest takie na razie. Yo! Nie, dobra, po prostu cześć.